siemanko, ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie, który no nie jest najnowszym newsem, ale wspominałem co nieco o tym już kilkukrotnie na tym kanale przy okazji innych newsów, a mianowicie o tym, że Stany Zjednoczone odkryły potencjalnie największe złoża litu na świecie. I co to oznacza? Po pierwsze, rodzi się zasadnicze pytanie, czy faktycznie odkryli te złoża litu. Natomiast jest to możliwe, bo zostało ono odkryte w kalderze wulkanicznej w stanie Nevada. Wiadomo, w takich kalderach podczas wybuchów wulkanów faktycznie tego litu może być dużo, jakby ta ziemia może być ubogacona przez to, że ten lit z głębszych warstw ziemi właśnie może znaleźć się bliżej powierzchni. Drugą sprawą jest, czy w ogóle będzie możliwe jego wydobycie, bo czasami jest tak, że coś gdzieś może być, ale wydobycie będzie na tyle trudne, że koszty wydobycia przekroczą jakby zysk. Ale zysk tutaj nie jest tylko i wyłącznie zyskiem finansowym, a zyskiem strategicznym, bo do tej pory Stany Zjednoczone miały szacowane złoża litu na około 1 miliard ton. I w dzisiejszych czasach, gdzie lit idzie wszędzie, przecież baterie litowo-jonowe, to wszędzie idzie lit. Jakby w dzisiejsze czasy lit to jest jeden z tych surowców turbostrategicznych. I można powiedzieć, że Stany go praktycznie nie miały. Ameryka Południowa, Chiny, Australia, tam faktycznie te złoża były, a największe w tym momencie wykorzystywane w ogóle w przemyśle elektronicznym były w Chinach. No i wiecie, wojna ta handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i rodzi się pytanie, bo mi się wydaje troszeczkę, czy wydaje mi się. Może być też tak, że to ogłoszenie o znalezieniu litu na tym terenie może być też akcją propagandową. Wyobraźcie sobie, w jakiej sytuacji są Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o złoża tak strategicznego surowca, jakim jest lit. No są w dupie, nie? Są zależne choćby od Chin, z którymi się nienawidzą, walczą na tym polu i tak dalej. Chociaż to też jest śmieszne, bo te różne walki na niektórych polach mogą trwać walki, a na zupełnie innych cały czas kwitnąć handel i wymiana handlowa i tak dalej, no bo przecież biznes musi się zgadzać. Natomiast w momencie takiego powiedzenia kategorycznego nie przez Chiny, no to Stany Zjednoczone są w ciężkiej sytuacji. Wiadomo, mogą kupować od innych dostawców, bo by the way największe do tej pory złoża litu były w Boliwii rzekomo. 21 milionów ton, milionów, ja wcześniej powiedziałem miliardów, nie wiem czy nie powiedziałem, że miliardów ton, ale milionów ton, to ja jak powiedziałem miliardów ton, że Stany Zjednoczone miały miliard ton, to przegiąłem, milion ton, a w Boliwii miały 21 milionów ton szacowane, a te nowe odkryte w Stanach Zjednoczonych to od 20 do 40 milionów ton, czyli w ogóle największe złoże litu na świecie. Może być akcją propagandową. Na zasadzie, wiecie, powiedzmy światu, że my ten lit mamy, nie? Więc de facto no nie mają co z nami wojną handlową wojować, żeby nam coś blokowali, bo jeżeli nam zablokują, to my sobie i tak wykopiemy u siebie, bo w takich sytuacjach, kiedy coś jest strategicznie potrzebne, żeby jakby funkcjonowała gospodarka, no to do takiego wydobycia można jak najbardziej dopłacić. Można to robić nie z zyskiem, ale tylko i wyłącznie po to, żeby inne gałęzie gospodarki, wiecie, samochody elektryczne, w ogóle cała elektronika kwitły i dalej się rozwijały i okej, na samym wydobyciu będziemy w plecy, ale inne gałęzie gospodarki będą przynosić nam dzięki temu zysk. A jeżeli nas tutaj Chiny zbanują, nie będziemy mieli litu, to w ogóle będziemy w głębokiej dupie, bo nie wyprodukujemy samochodów elektrycznych, baterii do telefonów, laptopów, w ogóle baterii do czegokolwiek i będziemy mieli poważny problem, albo te ceny tego surowca będą horrendalnie drogie, przez to będą horrendalnie drogie te urządzenia i ich wydobycie, jakby ich produkcja, no, będzie troszeczkę nierentowna. Same takie złoża w ogóle mogą gigantycznie, jeżeli wydobycie, bo to jest na razie odkrycie tylko i wyłącznie złoża, teraz będzie badanie, na ile to złoże jest rentowne, jeżeli chodzi o wydobycie, bo już z punktu, no, załóżmy, że teraz kładziemy na bok teorię, że tą moją teorię czysto spiskową, która mówi o tym, że może to być tylko i wyłącznie akcja propagandowa, a teraz weźmy na szale to, że faktycznie to takie złoże jest i ja też się skłaniam ku temu, że ono faktycznie jest, że to złoże naprawdę tam istnieje.
W związku z tym, no to daje nam też konsumentom bardzo fajny powód do tego, żeby się cieszyć, z tego względu, że samochody elektryczne, które obecnie są drogie, telefony, wszelkiego rodzaju urządzenia, które są, ich cena jest dźwigana bardzo mocno przez baterie. Najbardziej jest to widoczne jednak w samochodach elektrycznych, bo w pozostałych urządzeniach ta bateria nie jest tak potężną składową, ale kto wie, jeżeli nadal zasoby litu by się wyczerpywały, no bo one się jednak wyczerpują, nie są to w żaden sposób złoża odnawialne, więc jeżeli produkuje się coraz więcej urządzeń z wykorzystaniem tego surowca, no to w tym momencie one się cały czas wyczerpują, w związku z tym prędzej czy później nagle sprzęty oparte o to zaczną drożyć. Wiadomo, to nie jest tak, że tylko bateriami litowo-jonowymi świat żyje, bo teraz coraz to nowsze technologie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju inne pierwiastki, są opracowywane w świecie baterii, więc to też nie jest tak, że tylko na tym licie musimy polegać. Natomiast samo, jeżeli teraz to złoże byłoby bardzo łatwo eksploatowalne, no to tu w tym momencie ceny na przykład elektryków produkowanych w Stanach Zjednoczonych zaczną mocno spadać. Co za tym idzie, ogólnie ceny elektryków na przykład zaczną spadać, bo to jest jednak potężny potencjał, który się uwalnia, który zaczyna wypływać w gigantycznych ilościach na rynek, prowadząc do tego, że ceny zaczynają bardzo przyjemnie dla nas konsumentów dążyć w dół. I ja Wam powiem szczerze, no takie odkrycie, które wydawałoby się błahostką dla nas, dla fanów elektroniki, geeków, jakichś tam ludzi zajawionych technologicznie, że no odkrycie litu to przecież... Co to nas w ogóle obchodzi, że ktoś gdzieś sobie jakiś lito odkrył? Co my z tego mamy? No właśnie, fajnie ten news pokazuje, tę wiadomość o tym, że takie odkrycie może wpływać gigantycznie na cały rynek. I to, tak jak powiedziałem na samym początku, od układów geopolitycznych, czyli tego szachowania się surowcem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, tutaj już na przykład wytrąca się wszelkie argumenty Chinom z rąk. Po między innymi właśnie gospodarkę i to, że dzięki posiadaniu takiego strategicznego złoża u siebie nie trzeba bać się o to, że nagle zacznie nam gospodarka podupadać i nie będziemy w stanie niektórych elementów nowoczesnej technologii produkować. Po taki końcowy segment związany czysto z nami, konsumentami, czyli pozytywna zmiana, jeżeli chodzi o ceny. Dlatego ja na przykład osobiście będę bardzo mocno obserwował, co się dzieje z tym złożem, czy to wydobycie będzie tam robione, ponieważ no, jest kilka grup, które mają wątpliwości co do tego, między innymi jest to NASA, czy też rdzenni mieszkańcy tych terenów, a jeszcze wcześniej mówiłem o obserwowaniu, więc jak Wy jeszcze mnie nie obserwujecie w postaci subskrypcji, to zasubskrybujcie, zostawcie też łapkę w górę. Dziękuję Wam za to bardzo. A teraz wróćmy do NASA i rdzennych mieszkańców. Dla rdzennych mieszkańców są to tereny święte, są to tereny będące elementem kultu religijnego, więc wydaje mi się, że z nimi rząd Stanów Zjednoczonych będzie liczył się najmniej. Drugą rzeczą jest NASA, która wykorzystuje tą właśnie kalderę tam do mierzenia, i to jest ciekawe, właśnie muszę o tym więcej poczytać, nie poczytałem o tym więcej przed newsem, ale do mierzenia dokładnego czasu w komunikacji pomiędzy satelitami a Ziemią. To jest taki poniekąd kalibrator czasu komunikacji. Właśnie to dno kaldery wykorzystuje NASA od 1992 bodajże. Trzeciego, 1993. No to jest ciekawe, nie? No i w tym momencie, jeżeli zaczęłoby się tam jakieś wydobycie, to będą ten taki papierek lakmusowy, ten kalibrator, zostanie NASA odebrany. Natomiast to też nie wydaje mi się jakimś dużym problemem. W końcu NASA, dotowane w 100% przez rząd, powie rządowi, wy nie róbcie kasy, a i tak dawajcie nam kasę, nie? To tak jakby ktoś Wam powiedział, daj mi kasę, ale nie chodź do pracy, bo denerwuje mnie, jak chodzisz do pracy i zarabiasz, ale dawaj mi pieniądze, nie? Więc tutaj to stanowisko NASA jest takie sobie, nie? W tym momencie też wydaje mi się, że będą sobie musieli znaleźć inny obiekt do kalibrowania tej komunikacji
satelitów. No jakby nie patrzeć satelity, no to też jest bardzo, bardzo newralgiczny element obecnego systemu jakiegokolwiek, wszelijakiego. Wszelka komunikacja satelitarna, nawigacja i tak dalej, zwłaszcza jest strategiczna dla wojska, więc tutaj Stany Zjednoczone też raczej tego nie pokpią i nie powiedzą, no dobra, skończcie pieprzyć, zaczynamy kopać. Więc ciekawa sytuacja, którą ja osobiście będę mocno obserwował, niby związana z geologią, a jednak z technologią. Tak, to wszystko się skleja, piękna sprawa. Dobra, dzisiaj taki newsik wleciał, dla mnie ciekawy, już wspominałem o nim od dłuższego czasu w niektórych newsach. Jest on z 13 września, więc sprzed ponad 10 dni, prawie sprzed ponad 2 tygodni, ale chodził mi po głowie cały czas i tak sobie chciałem o nim pogadać. Napiszcie, co wy o tym myślicie, jak to dla was wygląda ogólnie. Taki news i takie wiadomości, i czy myślicie, że to ma sens, to mówię, czy w ogóle totalnie nie. I gdzieś tam coś sobie odkryli, ale generalnie walić i to nie będzie miało na nic wpływu. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym newsie. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. Do zobaczenia. Cześć. Thank you.